To przekazujemy w takim razie głos Miriam Klimowej i zaczynamy wykład zatytułowany Avodah, modlitwa ofiarą serca. Tak, dziękuję bardzo Dominiko i właśnie dzisiejszy nasz wykład poświęcimy temu, jak przeszliśmy ten etap składania ofiar i jak przyszliśmy do czegoś nowego, do modlitwy. Do modlitwy jako ofiary, do modlitwy jako centrum kultu żydowskiego, ale przed tym, jak zaczniemy studiowanie, jak zawsze odmówimy modlitwę przed studiowaniem Tory, otworzymy ją sobie. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok Bedivrei Tora. Więc nasz dzisiejszy temat, ofiary. Dwa główne sposoby komunikacji pomiędzy Bogiem a ludźmi w Torze. Jest to modlitwa oraz składanie ofiar. I chociaż modlitwa, znajdujemy ją w Torze, omówiliśmy o tym na jednym z wykładów, o tym jak powstała modlitwa, ale jednak to składanie ofiar odgrywa najważniejszą rolę. Same słowo nawet, ofiara po hebrajsku, korban, składa się z trzech literek. Kuf, resh, bet. Kuf, resh, bet przypomina nam też karof, czyli blisko, lit karef, czyli zbliżyć się. Więc ofiara, nawet jeżeli wychodzimy z samego języka hebrajskiego, jest to możliwością przybliżyć się do Najwyższego. Najczęściej składano w ofierze zwierzęta, ofiarowano też zboże, inne plony. Mówiliśmy o tym, kiedy wspominaliśmy o Sfirat HaOmer, o liczeniu Omeru, o tym, co to jest Omer i jakie ofiary były przynoszone w świątyni podczas święta Pesach czy Szawuot. Więc pierwsze ofiary, o których mowa w Torze, zostały złożone przez Kaina. I widzimy tutaj na ekranie Księga Rodzaju, rozdział 4. Mamy ofiarę Kaina z owocu ziemi i Abla z pierworodnych trzody. Znana opowieść i takie pytanie, od razu możemy się zastanowić, kto pisze ten tekst? Jeżeli mamy opowieść o jednym synu, który przynosi ofiarę z ziemi i ta ofiara jest dobra w oczach Pana i drugiego syna, który przynosi ofiarę z trzody i nie jest tak dobra jak ta poprzednia, więc widzimy tutaj, że naród, który pisze tą historię, to jest naród nie koczowniczy, a tylko właśnie rolnik. To jedno takie dodatkowe spojrzenie, żebyśmy zawsze krytycznie też patrzyliśmy na tekst i wchodziliśmy do niego głębiej. Więc ofiary często były składane w różnych lokalnych miejscach kultu. W takich jak Beit El, czy Shilo, czy Berszewa, czy Hebron. Więc w wielu przypadkach były to świątynie kananejskie, które Hebrajczycy przyjęli po tym, jak osiedlili się na ziemi w Eretz Israel. Ofiary takie jak zwierzęta, plony, pierwsze owoce, po hebrajsku pierwsze owoce, bikurim, właśnie zbliżamy się do święta Shavuot, Haka Bikurim, czyli święto, kiedy przenoszone były pierwsze owoce do świątyni. I był to sposób pokazywania wdzięczności Bogu za otrzymane błogosławieństwa, demonstrowały też poddanie się Najwyższemu, który panuje nad przyrodą, który to też było potwierdzenie jego potęgi. Więc, a jednak przełączymy się i zobaczymy, że tradycja biblijna odrzuca jednak ofiary ludzkie. Na wizerunku mamy tutaj przedstawione bóstwo, które nosi, ma na imię Moloch. Przełączymy się i zobaczymy, gdzie znajdujemy mowę o tym bóstwie.
przede wszystkim, tak samo jak w opowieści o Kainie i Able, proszę zwrócić uwagę, to, że jest nakaz, to, że jest wzbraniane ofiarowanie dziecka Moluchowi, o tym właśnie idzie mowa tutaj w Księdze Kapłańskiej, rozdział 18, wiersz 21, to, że zabronione było to i przełączymy się jeszcze raz, zobaczymy, że jeszcze w jednym miejscu czytamy właśnie o tym samym, kapłańska rozdział 20, mówi nam o tym, że to było praktykowane. Przełączymy się jeszcze raz i zobaczymy Akedat Itzhak, związanie Itzhaka, znaną opowieść o Abrahamie i Itzhaku. Przyłączymy się, zobaczymy, jest to Księga Rodzaju, rozdział 22. I właśnie tutaj znowu nam się podkreśla, że to chyba był taki mainstream ofiarowany dziecka, ale właśnie narratyw tutaj, w tej opowieści, mówi nam o tym, że Najwyższy daje nam do zrozumienia, że nie chce istot ludzkich, że nie należy ich składać nigdy w ofierze. Nie było obowiązkowych modlitw w Tanachu. Znajdujemy modlitwy spontaniczne, modlitwy, które właśnie wspominaliśmy na jednym z wykładów, kiedy szukaliśmy pierwszą modlitwę, jak powstała modlitwa. Przełączymy się, aby przypomnieć sobie. Mówiliśmy, że może to być wspomniane w czwartym rodzaju księgi, w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, że zaczęto wzywać imię Pana, kiedy spotkaliśmy Enosza. Ale nie ma tutaj konkretnej modlitwy, nie wiemy, jaki był tekst. Następnie przełączymy się, zobaczymy Księgę Rodzaju 21 rodzaj. Znowu sobie przypominamy o tym, jak Hagar, kobieta, która nie była żadówką, głośno płakała, kiedy wypędzili ją z synem na pustynię, nie mieli wody, nie mieli jedzenia i płakała głośno, ponieważ powiedziała, że nie chce widzieć śmierć swojego własnego syna. Więc czytamy, że Bóg usłyszał głos i odpowiedział na ten płacz, na tą modlitwę, więc wtedy właśnie się zastanawialiśmy, czym płacz, to też jest modlitwa. Przełączymy się jeszcze raz i zobaczymy modlitwę, której tekst właśnie posiadamy. Pierwsza modlitwa werbalna, którą znajdujemy w Księdze Bereshit, w Księdze Rodzaju. Przypominamy sobie znowu ten obraz, jak Jakob boi się swego brata i stoi sam pośród nocy i zwraca się ku Najwyższemu z błaganiem. Więc przełączymy się jeszcze raz i przejdziemy do nowego etapu. Byliśmy w Księdze Bereshit, w Księdze Rodzaju, teraz Księga Królewska, pierwsza Księga Królewska, wybudowanie świątyni, Beit HaMikdash, w połowie X wieku przed naszą erą, w Jerozolimie przez króla Salomona. Wpłynęło to na życie religijne ludzi. Tutaj w Królewskiej, w 8 rozdziale, czytamy o tym, co mówi Szlomo, co mówi Salomon przy poświęceniu świątyni i też w drugim tekście, w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 8:27, czytamy, że lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Czyli znowu te wątpienia, które my w XXI wieku zawsze się zastanawiamy, czy jest jakieś pewne miejsce, gdzie znajduje się Najwyższy. Więc dalej mówi, wejrzyj na modlitwę swojego sługi, na jego błaganie, Panie Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy,
jako twój sługa zanosi dziś do ciebie. Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem, nocą i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś i powiedział o świątyni, cytuję słowa Najwyższego, tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. Więc według tego opisu, który czytamy w tej księdze, widzimy świątynię, która jest domem, świątynia, która jest miejscem, do którego będą zwracać się, by mówić do Najwyższego. I właśnie stąd Chazal, Chachamenu Zichram Livracha, czyli rabini świętej pamięci, uczą obracać się ku Jerozolimie. O tym mówiliśmy, kiedy studiowaliśmy modlitwę Amida. Więc rabini rysują taką sobie mapkę Google. Od najdalszego do najbliższego. Jeśli jesteś poza krajem, musisz kierować się do Eretz Israel. Jeśli jesteś w Eretz Israel, musisz obrócić się ku Jerozolimie. Jeśli jesteś w Jerozolimie, obrócić się do góry świątynnej, jeśli na górze już jesteś, to do świątyni. Jeśli już jesteś w środku tej świątyni, do Kodesh Kodashim. A jeśli jesteś w Kodesh Kodashim, ale kto był w Kodesh Kodashim? Jeden raz do roku. Kim był ten człowiek? Kohen HaGadol. I kiedy to było? W Yom Kippur. Czyli to, co prawie nikt i nigdy nie mógł zrobić. Kiedy jesteś w modlitwie, możesz trafić o wiele dalej, niż możesz zrobić to fizycznie. Taką była idea rabinów. Droga tekstualna prowadzi ciebie jeszcze bardziej do środka, do samego Kodesha Kodashim, do miejsca najbardziej świętego. I wszystko to przy pomocy tekstu. I to chyba jeden z wynalazków Chazal. Ale w czasach biblijnych modlitwa jest na drugim planie. Nie, na pierwszym było składanie ofiar, jak mówiliśmy. W czasie pierwszej świątyni i w czasie mieszkań, przenośnej świątyni, służenie Bogu było wykonywane wyłącznie drogą składania ofiar. Ofiara, korban, karow, lehit karew. Bliskość, jedyna bliskość z Najwyższym. Tak naprawdę nie wiemy, czy było coś odmawiane w świątyni. Chodzi o pierwszą świątynię, o Mishkan. Jeden z profesorów Uniwersytetu Hebrajskiego, profesor Knoal, nazywa pierwszą świątynię Migdash Hadmama, czyli świątynią milczenia. Jest to jedna z teorii, że nie było tam odmawiane nic, jedynie przechodzono, wykonywano ten kult, przynoszono ofiarę i koniec. W drugiej świątyni widzimy, że były modlitwy. Powoli ludzie szukali inny rodzaj duchowości. Są badacze, którzy, na przykład Newsner, którzy mówią, że największe szczęście drugiej świątyni to to, że została zburzona. O co mu chodzi? Powiedział, że ponieważ jeżeli by nie została zburzona druga świątynia, Żydzi powoli odchodziliby od niej w poszukiwaniu innego rodzaju duchowości. Ale przez to, że została zburzona i w tak tragiczny sposób została przemieniła się w ogromny monument w wymiarze duchowym, w pomnik. Korzeni modlitw, które znamy, wywodzą się z czasów tych, o których mówimy, drugiej świątyni, ale nadal nie wiemy dokładnie, czy modlili się, kto modlił się, jak modlił się. Po raz pierwszy słyszymy o tym, że trzeba modlić się 3 razy dziennie. W księdze przełączymy się w księdze Daniela.
O tym właśnie też wspominaliśmy, więc po raz pierwszy mowa o modlitwach idzie nam tutaj w księdze Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza, czyli czasy niewoli babilońskiej. Przyłączymy się, zobaczymy szósty rozdział księgi Daniela, która mówi nam, że gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, chodzi tutaj o pismo, które zabrania modlić się, to udał się do swojego domu, a miał w swoim górnym pokoju okna otwarte w stronę Jerozolimu i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czyni. Właśnie to pierwsze miejsce w Tanachu, w którym widzimy, że trzy razy dziennie ktoś się modli. Nie wiemy dokładnie, jaki tekst, nie wiemy dokładnie, w jakim czasie. Trzy razy dziennie mamy wydzielone to trzy razy dziennie tlata bejoma, a jednak ten właśnie rozdział jest napisany w języku aramejskim, dlatego tlata bejoma i nie szalosz paamim. Więc zniszczenie przez Rzymian drugiej świątyni, 70 rok, skutecznie położy kres składaniu ofiar jako formie żydowskiego rytuału. Chazal cały czas powtarza to imię, o co tutaj chodzi, kto to są ci rabini najświętej pamięci. Jest to dwie epoki, Tanaim i Amoraim. Tanaim są to rabini Miszny, czyli chodzi tutaj Miszna, to czasy od 70 roku do drugiego wieku. Ci rabini, którzy redagowali Misznę, później Miszna została odredagowana w drugim wieku. Następuje epoka Amoraim. Amoraim to epoka Talmudu, początek drugiego wieku, aż do 5, 6 wieku. Co oni zmienili? Stwarzają nową kulturę. Nie wiemy dokładnie, kogo oni reprezentują. Czy sami siebie, czy cały naród. Czy modlitwa, o której czytamy w Misznie i Talmudzie, odzwierciedla to, co było przyjęte w całym narodzie, czy jedynie jakieś jedne koło elitarne, które później zaczęło się modlić i naród później zaczął się modlić, przejął te tradycje, które zostały narzucone tym kołem, więc tutaj nie mamy odpowiedzi. Jak wiadomo, historią piszą zwyciężcy, więc to właśnie rabini nasi zwyciężyli. Przełączymy się i zobaczymy właśnie ten początek. Masechet Brachot, czyli pierwszy traktat Miszny, Talmudu, pierwsze miejsce, z którego zaczynamy ustną Torę. Pierwsza strona. A jakbyście zaczęli tak ważny utwór, ustną Torę, czas, który zmienił nam wszystko dokładnie, nie ma świątyni, nie ma ofiar. Jak zaczynać? Oni zaczynają z pytania. Z bardzo dziwnego pytania, moim zdaniem. Zaczynają z pytania, muszę sobie powiększyć. Meimataj korin et shma be'aravin. Od kiedy czyta się shma, chodzi tutaj o czytanie czytanie szma, które znamy, które wiemy. Ba'aravin, wieczorem. Misha'a sheha kohanim nichnesim le'echol bitrumatan. W czasie, kiedy koheni, kiedy kapłani wchodzą jeść ofiarę. Przede wszystkim, dlaczego zaczynają od takiego pytania? Tak niby wszyscy wiedzą, że trzeba się modlić szma. Nie było to ogólnie przyjęte.
Jedna z moich wykładowczyni, pani rabin, profesor Dalia Marks, zażartowała sobie pewnego razu i powiedziała, no przecież nie pytamy się dzieci, czy chcą wyczyścić zęby. Pytamy się z początku, co chcą, czy z początku wyczyścić zęby, a później potem, zrobić prysznic, czy z początku zrobić prysznic, a później wyczyścić zęby. Czyli mamy tutaj wybór dość ograniczony. I więc tutaj widzimy, że nie mamy tak dużo wyboru, trzeba modlić się szma, czy nie trzeba modlić się szma wieczorem. Mamy konkretnie, kiedy trzeba modlić się szma wieczorem, o której godzinie. Więc pierwsza z odpowiedzi, misia a się kochanym nichnasim lechol bitrumatam, w czasie, kiedy kochani wchodzą jeść ofiary. W jakim to czasie? Mówi się nam tutaj o istnieniu świątyni, ale już tak nie liczymy ten czas. Więc Miśna, która została odredagowana około 150 lat po zburzeniu świątyni, idea rabinów, halacha i tradycja Chazal opiera się na ogólnej tradycji, która była przekazywana. Nie ma tutaj zburzenia starego światu. Na odwrót, weźmiemy stary świat, i który został zburzony i na jego szczątkach zbudujemy nowy świat. Taką była ta ich idea. Więc przełączymy się. Przejdziemy do traktatu Abot w Misznie. Pięknego traktatu, który warto każdemu przeczytać. Nie jest ciężki do odczytania, nawet jak nie ma się dużo lat studiowania Talmudu i Miszny, bardzo ciekawe i miłe czytanie. Więc co tutaj czytamy? Miszna zaczyna się od tego, traktat Avot zaczyna się od tego, kto otrzymał Torę, Torę utrzymano, Moshe kibel Tora Sinai, Mojżesz otrzymał Torę na Sinaju, Masrali Jehoshua, przekazał do Jehoshua, Jehoshua leskenim. I tak dalej, więc w drugiej Misznie, każdy rozdział Miszny to też jest Miszna, w drugiej Misznie czytamy Szymon HaCadyk, o mędrcu, który miał na imię Szymon HaCadyk i mówi nam, na czym stoi Tora. I mówi nam, że Tora, na czym stoi świat. I mówi nam, że świat składa się z najważniejszych elementów Al-Hatora, Val-Havoda, Val-Gmilut Hasadim. Wspomina nam tutaj najważniejszy element Tore, Avoda, czyli na razie Avoda po hebrajsku praca. Chodzi tutaj raczej o pracę, która była wykonywana w świątyni oraz Gmilut Hasadim. Spełnianie dobrych uczynków. I na tych trzech rzeczach stoi nam cały świat. Tak nas uczy Miszna. Ale na razie tutaj Miszna wspomina nam jeszcze czasy istnienia świątyni. Przełączymy się i zobaczymy, jak jeden z midrashów komentuje nam Gmilut Hasadim, dobre uczynki. Mamy tutaj midrash. Jak przełączymy się Midrash Avot Rabina Tan, który pomógł ludziom pogodzić się właśnie tutaj, Midrash Avot Rabina Tan, rozdział 4 i Midrash 5, i zaczyna się od środka linijki, mówi nam Ale Gmilut Hasadim, Keitzat, czyli jak to na Gmilut Hasadim, jak to na tych dobrych uczynkach stoi nam świat. I opowiada nam Pam achat haya Rabban Yochanan ben Zakkai yotze Mirushalayim vehaya Rabbi Yehoshua holech acharav vera'a Beit HaMikdash charav. Czyli mówi nam, że pewnego razu, gdy Rabbi Yochanan ben Zakkai szedł z Jerozolimy, Rabbi Yehoshua poszedł za nim i ujrzał świątynię w ruinach. Zawołał, biada nam,
bo miejsce, w którym Izrael mógł odkupić swe grzechy, jest w ruinach, czyli miejsce w świątyni właśnie składano ofiary odkupiające i ono jest w ruinach, nie możemy tego zrobić. Więc Rabbi Yochanan odpowiedział mu: synu, nie rozpaczaj, jako że posiadamy inną, równie skuteczną jak ta pokutę i są to właśnie te dobre i miłosierne uczynki. Więc tutaj ten Midrasz pomógł ludziom pogodzić się ze zniszczeniem świątyni, wskazując, jaką jest alternatywę. Jeszcze jeden z tekstów, który odnosi się do Miszny poprzedniej, które czytaliśmy, że na trzech rzeczach stoi nam świat, na torze, na pracy, avoda i na gmilut hasadim, na dobrych uczynkach. Przełączymy się i zobaczymy. Traktat Tanit. Więc Szymon HaCadyk, o którym powiedzieliśmy w Misznie, mówił nam o avoda w świątyni, o pracy w świątyni. Chazal w traktacie Tanit, w Talmudzie Babilońskim, mówią nam co innego. Zaczyna się ten temat od tego ulitnej mejmataj maskirin al hakshamim. Maj gwurot kshamim. Czyli pytanie jest, kiedy zaczyna się wspominać o deszczu? Pewnego razu już czytaliśmy kilka fragmentów z traktatu Ta'anit. Ta'anit to jest post. Więc pytanie deszczu jest ściśle związane w tradycji żydowskiej z postem. I pytanie jest, kiedy zaczynamy wspominać deszcz, i odpowiedzią jest to, że wspominamy deszcz w błogosławieństwie Gwurot, w modlitwie Amida. Możemy się przełączyć i zobaczyć, o które błogosławieństwo nam chodzi. Czyli drugie błogosławieństwo w Amidzie. Tak, Gibor Leulam Adonai Machaya Kol Ata Rav Lehoshia. Tutaj w tym błogosławieństwie wspominamy o deszczu. Latem mówimy Morid Hatal, czyli spuszczasz nam rosę. Zimą mówimy Mashiv Haruach Morid Hagashem, czyli zwracasz nam wiatr i spuszczasz nam deszcze. Więc możemy wrócić jeszcze raz do traktatu Ta'anit i z tego pytania, kiedy wspominamy, wrócimy jeszcze raz do Ta'anit, i z tego pytania, kiedy wspominamy deszcz, mówi się nam, że wspominamy je właśnie tam, w tym miejscu. I pyta się, a dlaczego w ogóle nam jest ta modlitwa dalej? Później zaznaczyłam nam na dole, dlaczego w ogóle uminain lan de betfila, dlaczego nam, skąd wiemy, że w modlitwie mamy wspominać o tym, o tych deszczach. Detania, lehavat Adonai Elohechem uleovdo bechol levavchem. I właśnie tutaj mamy podany cytat, przełączymy się dwa razy. Cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, który mówi nam, jest to Powtórzonego Prawa 13, muszę sobie powiększyć chwilkę. Ulehawa et adonai elohechem uleavdo bechol levavchem. Czyli miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej. Chazal biorą ten tekst. Możemy, Dominiku, wrócić jeszcze raz do traktatu Ta'anit i wykorzystują jego, aby skomentować i dalej pytają, Ezohi avoda shehibalev, jaka to jest praca, która jest w sercu? Uleavdo bechol levavchem, i pracować tak całym sercem. Tak dosłownie jest to tłumaczenie. Hoj omer zotfila. Czyli
interpretują, że ta służba serca to jest właśnie modlitwa. I to wywodzi się nam z traktatu Ta'anit, strona 2a. Czyli modlitwa jest legitymnym zastąpieniem składania ofiar. W to, że widzieliśmy, że każdy, kto chce, może rozmawiać z Najwyższym. Spontanicznie. Tutaj widzimy reformę. Dalej przecież było tak, że w czasie istnienia świątyni nie było to już tak spontaniczne. Ta kirba, ta bliskość do Najwyższego była jedynie przez składanie ofiar. Więc raptem tutaj modlitwa staje nam się demokratyzacją kultu. Już nie potrzebujemy kohena, kapłana, aby złożył dla nas ofiarę. Mamy możliwość wprost zwracać się do Najwyższego. Każdy Żyd może zostać szlach cybur. Nie musi urodzić się kohenem. Przecież kapłanem trzeba było urodzić się w konkretnej rodzinie, tak aby móc składać te ofiary. Przełączymy się dwa razy. Jeszcze raz do tekstu, do 22. I zobaczymy, że synagoga przyjęła też porządek modlitw. Poranne nabożeństwo, szachryt, odpowiada porannemu składaniu ofiar. Nabożeństwo popołudniowe, mincha, odpowiada popołudniowemu składaniu ofiar i ma'ariv, nabożeństwo wieczorowe, mogło wywodzić się od tej praktyki wieczornego palenia tłuszczu. Ale przez to, że nie było to jednak obowiązkowe, rabinie też się zastanawiali w Talmudzie, czy ta modlitwa wieczorowa, arawit, jest obowiązkowa, czy nie. W końcu było przyjęte, że tak, jest obowiązkowa. Więc oprócz tego mamy też modlitwę musaf. Jeszcze jedno nabożeństwo dodatkowe, lehusif, po hebrajsku dodawać. Nabożeństwo, które mamy w szabat i w święta i które odpowiada dodatkowemu składaniu ofiar w te dni, w szabat i święta, w Beit HaMikdash, w świątyni. W okresie świątyni w jeszcze większym stopniu, po jej zbożeniu, modlitwa stała się podstawowym sposobem oddawania czci Bogu. Jeszcze przed pełnym opracowaniem liturgii rabini zadawali sobie pytania dotyczące modlitwy. Ostrzegali na przykład odmawiania modlitwy jałowej. Przełączymy się, zobaczymy. Jaka to jest ta modlitwa? W traktacie Brachot 54a, w ogóle cały ten traktat jest poświęcony modlitwie. Jest to pierwszy traktat, jak powiedzieliśmy na początku, ten, który zaczynał się, kiedy czytamy Szma, w jaki czas czytamy wieczorowe Szma. Więc w tym traktacie mamy dużo błogosławieństw, dużo rozpatrzeń tego, jakie są modlitwy, kiedy czytamy modlitwy, w jaki sposób czytamy modlitwy. Jeden z najbardziej interesujących moim zdaniem traktatów. Więc czytamy tutaj w rozdziale Haroe, czyli Widzi, rozdział, który jest poświęcony błogosławieństwom, które trzeba odmawiać, kiedy coś się widzi. Na przykład widzę coś nowego i muszę odmówić błogosławieństwo. I właśnie tutaj widzimy w rozdziale Haroe widzimy pewien tekst Behacoek Lesheavar. Coek Lesheavar jest to ktoś, kto wzywa Boga w sprawie tego, co już minęło. Avar to przeszłość. Harezo Tfilat Shav, czyli to modlitwa nieskuteczna, modlitwa jałowa. Hajta ishto meuberet, veomer.
Jehi racon shetelet ishti zachar. Aita ishto meuberet. Była jego żona w ciąży. Przypominamy sobie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o roku przestępnym Shana Meuberet i tutaj mamy kobietę Meuberet, czyli kobietę w ciąży. Ktoś, czyja żona była w ciąży i mówi Beomer, Yehi racon shetelet ishti zachar. I mówi, aby było twoją wolą, że moja żona urodzi chłopca, Harezot filat siaw. To jest modlitwa jałowa. Wehayan ba'aba derech uśma kol cwacha ba'ir. I szedł, już mamy drugi przykład, że szedł drogą, czyli ktoś wraca z podróży i słyszy, że krzyki, słyszy lamentację i mówi Yehi racon shelo tehe betoch beiti, czyli niech będzie twoją wolą, że to nie będzie, te lamentacje nie będą donosić się z mojego domu, Arezot filat sia. To jest jałowa modlitwa. Dlaczego? W pierwszym wypadku mamy kobietę, która już jest w ciąży i nie patrząc na to, że medycyna była inną, ale już wtedy widzieli rabini, że już zdecydowane jest, czy to będzie chłopczyk, czy to będzie dziewczynka, więc ta modlitwa nie ma żadnego znaczenia, nie może już płynąć w żaden sposób, więc nie można odmawiać taką modlitwę, a w drugim wypadku znowu słyszymy, widzimy kogoś, kto krzyczy, kto słyszy krzyki, słyszy lamentacje i znowu to coś, co już jest dokonane. I znowu ta modlitwa nie może zmienić tej realności, w której się znajduje ta osoba i znowu ta modlitwa jest wzbroniona, nie można odmawiać takiej modlitwy. Rabini podkreślają też, jak ważna jest kawana, jak ważne jest modlenie się, zwracając się od serca do Najwyższego, przyłączymy się i zobaczymy traktat Brachot. Jeszcze raz się przyłączymy. 31a i tutaj czytamy Tanu Rabanan. Tak, właśnie, modlitwa jałowa, modlitwa daremna. I w traktacie Brachot 31a mamy Tanu Rabanan, hamitpalel tzarich sheichaven et libo leshamay. Czyli modlący się musi kierować swe serce w niebu. Tak uczy nas traktat Brachot 31a, czyli że modlitwa nasza zawsze musi być skierowana, że samego recytowania słów, bądź pośpiesznego przebiegania przez liturgię, jak to często się zdarza, żeby jak najszybciej skończyć, to uważa się za niewłaściwe modlenie się. I właśnie tutaj dalej czytamy Abba Shaul, ktoś, kto ma na imię Abba Shaul, Omer, Siman, Ledawar, Tachin Libam, Takshiv Oznecha. Przełączymy się i zobaczymy, że Abba Shaul podaje nam tutaj cytat z psalmu, który mówi nam, że trzeba przygotowywać serce do modlitwy. Przyłączymy się jeszcze raz i zobaczymy, że w traktat Berachot na stronie 30b też uczy nas Ein omdim lehitpalel ela mitoch kovid rosh, czyli nie staje się do modlitwy, ale mitoch z kovid rosh, ze skierowaniem właśnie się modlić, z tym, żeby całymi myślami być w tej modlitwie. Hasidim rishonim hayu shohim sha'a achat umitpalelim.
podaje nam się tutaj w cytacie pierwszy hasydzi, ale nie mówi nam się tutaj o hasydach z wieku XVI, mówi się nam o modlących się jeszcze w Talmudzie, oddzielimy te dwa pojęcia, więc ci pierwsi modlący się przez całą godzinę przygotowywali się przed modlitwą, gdy się jechawnu libam leavihem się bashamayim, żeby skierować swoje serce do Ojca ich, który jest w niebie. Tak, to jest na jednej ze stron, która nie jest tutaj podana na stronie, na stronie Lamed Dalet, na stronie 34 w traktacie Brachot, też jest podana nam wskazówka, że modlić się trzeba w miejscu, które ma okna, tak aby można było skierować się do Jerozolimy, czyli obowiązkowo trzeba, żeby były okna w pomieszczeniu, żeby skierować się do Jerozolimy, i nam to też przypomina cytat z Daniela, 6 rozdziału Księgi Daniela, który przeczytaliśmy o tym, że modlił się 3 razy dziennie, i z czego zaczęliśmy? Z tego, że kiedy usłyszał, że nie można modlić się, poszedł do domu, otworzył okna, żeby skierować się ku Jerozolimie i modlił się, tak jak się modlił 3 razy dziennie. Więc tutaj właśnie mamy też na stronie Brachot 34, mamy te podane, że trzeba modlić się z otwartymi oknem, aby skierować swoje serce do Jerozolimy. Ale modlitwa, moim zdaniem, powinna być postrzegana raczej jako pewna forma dyscypliny, pewna forma autorefleksji. Modlitwa, można tego nauczyć się, czytając teksty Chazal, ma służyć nam sama, niezależnie od tego, czy Bóg słyszy ją i czy na nią odpowiada. Kwestia ta szczególnie jest ważna. Judaizm zawsze podkreśla, że modlitwa musi być połączona z działaniem. Dlatego też zamianą składania ofiar tym, na czym stoi świat, była nie tylko modlitwa, była Tora, czyli nauczanie się Tory, Avoda, czyli jak wyjaśniliśmy sobie pojęcia, które mówił nam Szymona Cedyk, Avoda, chodziło mu o Avoda w świątyni, ale też wyjaśniliśmy w traktacie Ta'anit, że to Avoda, która w sercu, praca, która jest w sercu. I Gmilut Hasadim, jak czytaliśmy w Midraszu o Rabbi Yochanan ben Zakkai, który mówił nam, że dobre uczynki są zamianą tych składań ofiar. Więc cały czas modlitwa musi być połączona z tym działaniem i z nauką. Wtedy jest zamiennikiem składania ofiar. Modlitwa nie ma być ucieczką od świata. O tym zawsze trzeba też pamiętać, kiedy słyszymy o radykalnych ruchach w judaizmie czy w innych religiach. Musi być okazją do namysłu nad światem, musi być tym względem na niego, tym poglądem, tą refleksją, zastanowieniem się. Chciałabym skończyć jednym pięknym wierszem. Przełączymy się. Wiersz, który napisał Jehuda Michaj, izraelski poeta znany, wiersz, który się nazywa Elim mitchalfim, atfilot nisharot la'ad. Przeczytam jego po hebrajsku i wtedy tłumaczenie po polsku. Muszę jedynie sobie powiększyć. Macewot nishbarot, milim chulfot, מילים נשכחות, שפתיים שאמרו אותם הפכו אפר, שפות מתות כבני אדם, שפות אחרות כמות בתחייה,
אלים בשמיים משתנים, אלים מתחלפים, התפילות נשארות לעד. נגרובקי וואמיום שם, סוובה שמייהו זפומניאנה. ורגי קטורתו מוביל את הסוובה, זמיניהו שם פופיו. מובה ומירה, יק לודג'י. Inna mowa zmartwychwstaje. Bogowie w niebie zmieniają się. Bogowie przemijają. Modlitwy zostają na zawsze. I tytuł tego wierszu: Bogowie przemijają. Modlitwy zostają na zawsze. Więc to, jeśli chodzi nam o modlitwie, refleksja na temat tego, jak przeszła od składania ofiar do tego, jak znamy ją dzisiaj i do tego, jak chcielibyśmy zmienić ją możliwie też w przyszłości. Teraz możemy otworzyć się do dyskusji, do pytań. Dziękuję.